na placu uroczystości wchodzi orkiestra wojskowa w Siedlcach pod batutą plutonowego Michała Kryńskiego. Kompania honorowa oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej imienia generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego, pseudonim Jura, w Mińsku Mazowieckim. Dowódca kompanii podporucznik Paweł Pindera. Meldunek o gotowości wojskowej asysty honorowej do uroczystości panu podpułkownikowi Ryszardowi Gorczycy składa dowódca kompanii honorowej podporucznik Paweł Pindera. Pułkowniku, dowódca kompanii honorowej, podporucznik Pindera, melduje pod oddziały na uroczystej zbiórce z okazji 79. rocznicy bitwy pod Kałuszynem. Proszę wszystkich o powstanie. Zdjęcie na kryc głowy Orkiestra Wojskowa zagra hymn państwowy. Przybyłych na uroczystość gości powitają organizatorzy. Pan Eugeniusz Kulesza, prezes Koła Kałuszyn Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej i pan Marian Soszyński, burmistrz Kałuszyna. Szanowni Państwo,
1 września 1939 roku o godzinie 13.45 strzały niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein rozpętały w II wojnę światową. Zabraliśmy się dziś w gronie weteranów, kombatantów II wojny światowej i zaproszonych gości, aby przeżyć chwilę sprzed 79 lat. Chwilę napaści hitlerowskiej na nasze miasto i oddać hołd obrońcom naszego kraju. Pomimo, że minęło tyle czasu, ci, którzy przeżyli wydarzeń tej strasznej wojny, nie zapomną do końca życia, a młode pokolenie powinno znać się z historii i przekazów uczestników tych wydarzeń. O randze naszej uroczystości świadczy obecność tak licznych delegacji, pocztów sztandarowych i gości. Witam serdecznie poczty sztandarowe biorące udział w dzisiejszej uroczystości wraz z delegacjami. Witam poczet sztandarowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Witam poczet sztandarowy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego z Ozłocieńca. Witam poczet sztandarowy generalski generałów Romana Abrahama i Wiesława Boruty Stechowicza. Witam poczet sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych z Kałuszyna. Witam poczet sztandarowy Związku Inwalidów Wojennych z Mińska Mazowieckiego. Witam poczet sztandarowy Związku Inwalidów Wojennych Siedlec. Witam poczet sztandarowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych z Mińska Mazowieckiego. Witam poczet sztandarowy Narodowych Sił Zbrojnych z Kałuszyna. Witam poczet sztandarowy Związku Kombatantów Armii Krajowej w Warkawie z Mińska Mazowieckiego. Witam poczet sztandarowy Światowego Związku Armii Krajowej Mera Kamień z Mińska Mazowieckiego. Witam poczet sztandarowy Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii Ochotniczej Barwy z 7 Pułku Ułanów Lubelskich Zbrodów. Witam poczet sztandarowy Bractwa Liderów. Witam poczet sztandarowy Szowec z Mrozów. Witam poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego z Kałuszyna. Witam poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego z Mrozów. Witam poczet sztandarowy Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej z Kałuszyna. Witam poczet sztandarowy Ochotniczej Straży z Kałuszyna. Witam prożec Ochotniczej Straży Pożarnej z Kałuszyna. Witam poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej Zimnowody. Witam poczet sztandarowy Zespołu Szkół imienia Henryka Sienkiewicza z Grabowca. Witam poczet sztandarowy Zespołu Szkół imienia Adama Mickiewicza z Mrozów. Witam poczet sztandarowy Gimnazjum Publicznego imienia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego z Kałuszyna.
Witam podczas sztandarowej szkoły podstawowej imienia Bolesława Prusa z Kałuszyna. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni goście, chciałbym bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości powitać rodziny uczestników bitwy pod Kałuszynem w 1939 roku. Witam bardzo serdecznie kombatantów z czasów wojny oraz ich rodziny. Witam pana Mariana Nowogrodzkiego z Grabowca, dziecko Zamojszczyzny. Pana Andrzeja Zarzyckiego, syna pana majora Władysława Zarzyckiego. Witamy serdecznie. Witam pana Ryszarda Skwiecińskiego Sybiraka. Pana Jerzego Pokorę, syna mieszkańca Kałuszyna, poległego razem z Zygmuntem Krausem. Witam panią Elżbietę Sieradzińską i panią Izabelę Kalberczyk-Sieradzińską, wnuczki porucznika Zygmunta Krausego. Witam przedstawicieli organizacji kombatanckich wszystkich szczebli przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Pana pułkownika w spoczynku Józefa Koleśnickiego, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Warszawie. Pana kapitana w stanie spoczynku Ryszarda Chraniuka, prezesa Zarządu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Siedlcach. Pana Tadeusza Włodarczyka, prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Mińsku Mazowieckim. Pana Józefa Jedynaka, prezesa Związku Inwalidów Wojennych w Mińsku Mazowieckim oraz Wiktora Tobiasza, wiceprezesa. Witam pana pułkownika w stanie spoczynku Tadeusza Tarkowskiego ze Związku Inwalidów Wojennych w Siedlcach. Pana Mariana Kroszczyńskiego ze Związków Kombatantów Armii Krajowej z Mińska Mazowieckiego. Witam pana majora Tadeusza Buzuka, prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Siedlcach wraz z delegacją. Witam bardzo serdecznie pana Czesława Mroczka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana Zbigniewa Czaplickiego, pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Witam bardzo serdecznie pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, starostę miejskiego. Pana Tomasza Górnego, przewodniczącego Powiatowej Rady do spraw kombatantów w Mińsku Mazowieckim. Pana Piotra Gujskiego, przedstawiciela posła Daniela Milewskiego. Pana Mariusza Kozerę, przedstawiciela marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Witam pana Janusza Pełkę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie oraz radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie. Witam pana Mariana Pachnika, członka zarządu powiatu miejskiego. Witam bardzo serdecznie księdza prawołata, dziekana Władysława Szymańskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kałuszynie. I księdza Jerzego Skłódzkiego, wikariusza naszej parafii. Witam pana pułkownika Ryszarda Gorczycę w zastępstwie dowódcy garnizonu
Mińsk-Mazowiecki i 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku-Mazowieckim. Witam bardzo serdecznie pułkownika dyplomowanego Arkadiusza Szkutnika, dowódcę drugiej Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu wraz z delegacją. Pana majora Pawła Majchrzyka oraz podporucznika Damiana Jarząbka z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Pana podpułkownika Marcina Sabadyna, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim. Pana podpułkownika Michała Oździńskiego, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach. Pana pułkownika w stanie spoczynku Gabriela Zmarzińskiego. Pana pułkownika w stanie spoczynku Jana Smutrysia. Pana majora w stanie spoczynku Albina Makowskiego z małżonką. Witam kompanię honorową oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej imienia generała brygady Janusza Tomasza Gorzechowskiego, pseudonim Jura, w Mińsku Mazowieckim pod dowództwem podporucznika Pawła Pindera. Witam bardzo serdecznie orkiestrę wojskową w Siedlcach pod dowództwem kapitana Dariusza Kaczmarskiego i pod batutą plutonowego Michała Kryńskiego. Witam panią Beatę Kozaczyńską, doktora nauk humanistycznych zajmującą się problematyką wysiedleń na Zamojszczyźnie. Pana brygadiera Artura Zalewskiego, komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Pana nadkomisarza Zbigniewa Kołeckiego, komendanta powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim. Pana nadkomisarza Tomasza Pluchrata, komendanta komisariatu Policji w Brozach. Pana Piotra Serafina, nadleśniczego, nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki. Pana Dariusza Miszczyka, komendanta Straży Leśnej. Pana Franciszka Zwierzyńskiego, redaktora czasopisma Polsce Wierni. Witam pana Jacka Lipca, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim i pana Stanisława Smatra, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim Starostwie. Witam bardzo serdecznie delegację z Grabowca koło Zamojścia, wójta gminy Grabowiec, pana Waldemara Greniuka i młodzież z zespołu szkół imienia Henryka Sienkiewicza wraz z opiekunką panią Zofią Greniu. Witam delegację z Mrozów oraz młodzież szkolną z dyrektorem zespołu szkół imienia Adama Mickiewicza, panią Marianną Bogusz. Witam pana pułkownika w stanie spoczynku Bogdana Pokrowskiego wraz z delegacją Mazowieckiej Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich imieniem pierwszej Brygady Legionów. Witam kierowników jednostek gminnych, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, urzędów i innych instytucji z terenu powiatu mińskiego oraz miasta i gminy Kałuszyn. Witam bardzo serdecznie sołtysów z gminy Kałuszyn, przedstawiciele organizacji zakładów pracy z terenów miasta i gminy. Bardzo serdecznie witam młodzież szkolną i dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami. Witam mieszkańców miasta i gminy Kałuszy, przedstawicieli pracy lokalnej i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję. Okolicznościowe przemówienie wygłosi pan Marcin Sędkiewicz, nauczyciel w Gimnazjum 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Szanowni państwo, drodzy goście, uczniowie. 100 lat temu spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach
i po 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Powróciła dzięki tym, którzy pozostali nieugięci. Nasz naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Ożywiły się nadzieje Polaków. Państwa zaborcze po raz pierwszy znalazły się we wrogich obozach. Walki między zaborcami dawały szansę na odzyskanie niepodległości. Polacy właściwie ją wykorzystali. Legioniści Józefa Piłsudskiego i Józefa Hallera, legioniści puławscy i wielu patriotów przyczyniło się do tego, że o sprawie Polaków było głośno na arenie międzynarodowej i w rezultacie spełniły się marzenia kilku pokoleń Polaków. Dnia 11 listopada 1918 roku cały naród ogarnęła radość, bo Polska była krajem niepodległym. To był pierwszy moment, gdy Polacy po wielu latach niewoli poczuli się wolni. Jednak Polskę czekało jeszcze wiele ciężkich momentów. Wojna z bolszewikami, II wojna światowa i zależność od Związku Radzieckiego. Droga do pełnej niezależności i demokracji była jeszcze długa i znaczona ofiarami strajków robotniczych i stanu wojennego. Prawdziwą wolność odzyskaliśmy dopiero w 1989 roku. Przywołując stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości, Kałuszyn i mieszkańcy od wielu lat z wielką pokorą pochylają głowy nad mogiłami wodzów i żołnierzy, którzy umierali dla innych, nigdy dla siebie, którzy umierali za swoją ukochaną ojczyznę. Bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku oddali życie w obronie ojczyzny. Dziś po raz kolejny składamy hołd żołnierskiemu dziełu kampanii wrześniowej, zwycięskiej bitwie o Kałuszyn, obowiązek walki o wolność i suwerenność ojczyzny. Żołnierze wypełnili z honorem. Z pokorą pochylamy się nad imi mogiłami. Wymowny symbolem prawdy głoszącej, że są wartości droższe nad życie, ważną dla współczesnych pokoleń, jest nasza obecność w Kałuszynie, gdzie przed 79 lat polski żołnierz do końca wypełnił swoją przysięgę żołnierską do zgonnej wierności ojczyźnie. Kałuszyn, 11-12 września 1939 roku. Taki napis wyryto na kamiennej tablicy umieszczonej na kolumnie grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, najważniejszej polskiej nekropolii żołnierskiej, gdzie spoczywają szczątki poległych Polaków, zebrane od pól Cedyni po wody Morza Północnego. Jakimże duchem walki wykazali się legioniści 6. Pułku Piechoty w Kałuszynie? Za co ich wyróżniono? Że nad ich prochami pochylają się królowie i prezydenci. Wszyscy ci, którzy cenią pokój i wolność. Walki z nieprzyjacielem na terenie Kałuszyna toczyły oddziały 1. Dywizji Piechoty Legionów dowodzonej przez generała Wincentego Kowalskiego. 11 września dywizja ogarnęła rejon Jakubowa. Wieczorem tego samego dnia zostały wydane rozkazy do dalszego marszu w kierunku południowo-wschodnim po linii Kałuszyn, Mrozy, Kuflew, Jeruzal. W tym czasie oddziały nieprzyjaciela z kierunku Węgrowa i Siedlec parły ku Wiśle. Po zajęciu Siedlec 11 września dowództwo niemieckie skierowało część sił do Kałuszyna, aby okrążyć 1. Dywizję Piechoty. W obliczu działań nieprzyjacielskich wielu mieszkańców opuściło miasto. Część schroniła się w piwnicach, stodołach i wykopanych rowach. Kałuszyn został zdobyty pod wieczór przez niemiecki 44. Pułk 11. Dywizji Piechoty wzmocniony bronią pancerną. Wraz z pułkiem do Kałuszyna przybyła kompania czołgów. Miasto stało w płomieniach. Niemcy przygotowywali się do walki. Walki na terenie miasta trwały od
późnych godzin wieczornych 11 września do 6 rano 12 września. Boje rozpoczęła szarża 4 szwadronu porucznika Andrzeja Żylińskiego z 11 Pułku Ułanów Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Główne zadania zdobycia miasta i opanowanie strategicznego wzgórza 195 przypadło w udziale żołnierzom 6 Pułku Piechoty Legionów, dowodzonego przez generała Engla, wzmocnionego 3 Batalionem 1 Pułku. Żołnierze ruszyli do szturmu w blasku płonącego miasta. Najbardziej zacięte walki prowadzono w centrum miasteczka, wokół kościoła, o remizę strażacką, synagogę i wokół cmentarza. Po krwawych nocnych walkach Kałuszyn został zdobyty. 6 Pułk Piechoty za bojową postawę w walce o Kałuszyn został odznaczony Złotym Krzeżem Orderu Virtuti Militari na mocy dekretu Rady Trzech nadanego w Londynie 11 listopada 1966 roku. Bitwa o Kałuszyn to jedna z najbardziej krwawych bitew 6 Pułku. W walkach pułk stracił 162 żołnierzy. Spoczęli oni na cmentarzu parafialnym. Ogromne straty poniosła ludność cywilna, która aktywnie włączyła się do walki z wrogiem. Do rangi symbolu urosła heroiczna postawa Zygmunta Krauzego, który padł w obronie swojego rodzinnego miasta. Wrzesień to chlubna, choć tragiczna karta w naszych dziejach. Oddajmy więc należną cześć, wieczną, nieustającą pamięć wszystkim żołnierzom września, żołnierzom Westerplatte, obrońcom Poczty Gdańskiej, Warszawy, Wizny, żołnierzom walczącym nad Bzurą, Kockiem, Tomaszowem i na Helu. Pochylmy się z wdzięczności i szacunkiem polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej, na wszystkich kontynentach. Wolność krzyżami się mierzy. A Polska swą dzisiejszą wolność sowicie opłaciła krzyżami, męczeństwem wielu tysięcy jej obywateli. O tej straszliwej cenie wielu pokoleń nie wolno nigdy zapomnieć. Trzeba ją zapisać w pamięci Polaków, a mogiły żołnierskie, mogiły ofiar cywilnych, dzieci Zamojszczyzny, mieszkańców naszego miasta to symbol bezimiennych wysiłków i ofiar narodu polskiego. Dziękuję za uwagę. Obecnie nastąpi ceremonia odznaczeń. Odznaki za zasługi Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych przyznane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Warszawie dnia 30 sierpnia 2018 roku otrzymują pan Czyżewski Arkadiusz Marcin, pan Pełka Marian Lech. Aktu dekoracji dokona pan Józef Jedynak. Prosimy o wystąpienie. Podziękowanie od starosty miejskiego pana Jana Antoniego Tarczyńskiego i powiatowej rady do spraw kombatantów pana Tomasza Górnego otrzymuje pan Eugeniusz Kulesz.
Pan Eugeniusz Kulesza, prezes Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Kałużynie. Szanowny panie prezesie, składamy panu wyrazy głębokiego uznania za godną najwyższego szacunku postawę patriotyczną, której przejawem był pański udział w obronie ojczyzny podczas II wojny światowej, a potem dziesięciolecia niestrudzonej pracy na rzecz zachowania pamięci o bohaterach walk o niepodległość w powiecie mińskim. Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w pracę Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów, za niezliczone inicjatywy dotyczące upamiętnienia wydarzeń II wojny światowej, zwłaszcza zwycięskiej bitwy 6. Pułku Piechoty Legionów imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego z niemieckim najeźdźcą pod Kałużyną. Dziękujemy za sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej. Jest pan jednym z tych, dzięki którym możemy dziś cieszyć się życiem w wolnej Polsce. Pańska działalność jest najlepszą lekcją patriotyzmu, jaką można dać młodym pokoleniom oraz inspiracją do pracy na rzecz wspólnego dobra Polski. Życzymy panu wszelkiej pomyślności, zdrowia, a także satysfakcji z owoców pańskiej pracy na rzecz propagowania pamięci i idei patriotycznych. Z poważaniem, starosta miński Antoni Jentarczyński oraz przewodniczący Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów Tomasz Bachar. Dyplomy uznania za współpracę przy organizowaniu kolejnych obchodów rocznicy zwycięskiej bitwy pod Kałużynem stoczonej przez 6. Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego we wrześniu 1939 roku otrzymują. Proszę o wystąpienie. Pan Józef Jedynak, prezes Związku Inwalidów Wojennych w Mińsku Mazowieckim. Pan Antoni Jantarczyński, starosta miński. Pan Tomasz Górny, przewodniczący Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów w Mińsku Mazowieckim. Pan pułkownik dyplomowany Arkadiusz Szkutnik, dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. Pan pułkownik pilot Piotr Iwaszko, dowódca garnizonu Mińsk Mazowiecki, dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Pan pułkownik Tomasz Szoplik, komendant oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej imienia generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego, pseudonim Jura w Mińsku Mazowieckim. Pan kapitan Dariusz Kaczmarski, dowódca orkiestry wojskowej w Siedlcach. Proszę wszystkich państwa o wystąpienie.
dedykacją dla wszystkich Państwa wystąpi Zuzanna Orzepińska z pieśnią wojskową Rozkwitały pąki białych róż. Dziękujemy serdecznie. Obecnie nastąpi ceremonia składania kwiatów w miejscach pamięci. W imieniu władz samorządowych kwiaty składa pan Marian Soszyński, ksiądz prałat Władysław Szymański i pani Henryka Sęktas. Kwiaty zostaną złożone przy pomniku niepodległości. Przy tablicy pamiątkowej 6. Pułku Piechoty w kościele składa kwiaty pan Eugeniusz Kulesza oraz delegacja ze Złocieńca pod przewodnictwem pana pułkownika Arkadiusza Szkutnika. Przedstawiciele Rady Miejskiej, przewodniczący Rady Miejskiej w Kołyszynie pan Janusz Pełka i pan Arkadiusz Czyżewski złożą kwiaty przy tablicy pamiątkowej 6. Pułku ku czci bohaterów 1939 roku przy ulicy Warszawskiej. Delegacja uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kałuszynie złożą kwiaty przy dębach katyńskich i przy pomniku Złoty Ułan. Proszę o formowanie się delegacji. Szanowni Państwo, obecnie nastąpi przemarsz uczestników uroczystości z Placu Kilińskiego na cmentarz parafialny w kolejności. Orkiestra Wojskowa,
Kompania Honorowa Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Porty sztandarowe Wojska Polskiego. Porty sztandarowe kół kombatanckich, szkół, organizacji i stowarzyszeń. Zaproszeni goście, gospodarze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Kołszyna.